Upomnijmy się o życie dzieci nienarodzonych. Uszanujmy prawo do życia każdego człowieka. Prawo do życia nie jest kwestią tylko religijną czy światopoglądową. Ino jedna siła ożywia żydostwo. To nienawiść do Chrystusa. Dlatego jutro na bojkotach chcę widzieć kwiat polskiej młodzieży. Albowiem grzechem jest zanoszenie pieniędzy do Żydów, wrogów katolickiego kościoła i propagatorów komunizmu. Nie tak dawno, 30 lat temu, w Polsce panowała czerwona zaraza. Czerwona zaraza już po naszej ziemi nie chodzi. Co wcale nie znaczy, że nie ma nowej, która chce opanować nasze dusze, serca i umysły. Nie bolszewicka, nie marksistowska, nie czerwona, ale zaraza tęczowa.